kilku odcinkach, które nastąpią teraz, opowiemy Wam o miejscach największej rzezi w historii ludzkości. O miejscu, w którym zginęło 1 400 000 ludzi. Czyli o belgijskiej miejscowości Ypres, po francusku Ypres. Miejscu, w którym zastosowano po raz pierwszy wiele nowych rodzajów broni, bardzo śmiercionośnej. Miejscu, które zostało zmiecione z powierzchni ziemi przez ostrzał artyleryjski naszych zachodnich partnerów. Chyba wiecie, o kogo mi chodzi. A zaczynamy od ciekawostki historycznej. Za mną, no celowo tutaj stoimy, za mną, jak widzicie, jest potężny gotycki budynek. Są to sukiennice w Ypres, ponieważ przez kilkaset lat miejscowość Ypres i w ogóle cała Flandria była centrum światowej produkcji sukna. I to są właśnie sukiennice. 5 razy większe niż te w Krakowie. Był to przez kilkaset lat największy świecki budynek na świecie. A Ypres było w pierwszej piątce największych miast świata. Ponieważ tutaj skupiały się po pierwsze szlaki turystyczne, po drugie odbywał się tu handel. Jak wiecie, nawet polscy królowie, jak Zygmunt August, kupowali w Niderlandach Arrasy, dlatego że barwniki i sukna pochodziły właśnie stąd. Ten region Europy i świata był centrum sztuki tkackiej całej Europy. Dzisiaj budynek wygląda imponująco, ale jego historia jest podobna do historii Zamku Królewskiego w Warszawie, albowiem tutaj w 1918 roku nie pozostał kamień na kamieniu. Może nie dosłownie, ponieważ kilka cegiełek, kilka kamieni, bo to jest budynek kamienny, pozostało i za chwilę pokażemy Wam te oryginalne pozostałości, ale całe miasto zostało zrównane z ziemią przez ostrzał ciężkiej niemieckiej artylerii. Anglicy, Kanadyjczycy, Belgowie, Australijczycy i Nowa Zelandia broniły tego miejsca przez 4 lata. Odbyło się tutaj 5 straszliwych bitew, z których najgorsza była bitwa pod Passchendaele, w której liczba ofiar wyniosła aż 800 tysięcy. Pokażemy Wam to później. Mamy ściśle określony plan i będziemy podążać tak, żeby Wam tą narrację jak najbardziej ułatwić i uatrakcyjnić. A teraz podejdziemy do wejścia do sukiennic, żeby Wam pokazać pewną bardzo ciekawą ciekawostkę związaną z Polską. Tu mamy w zbliżeniu właśnie mury sukiennic w Ypres. W 95% jest to rekonstrukcja, ale my Wam pokażemy miejsca, w których zachowała się oryginalna substancja murów. Na murach znajdują się liczne tablice pamiątkowe, będące hołdem dla żołnierzy, jak na przykład tutaj ku pamięci alianckich żołnierzy walczących i poległych tutaj w I wojnie światowej. Jak widzicie, najważniejsza jest jednak ta tablica, która poświęcona jest Polakom, a konkretnie 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, która wyzwoliła miasto Ypres we wrześniu roku 1944. Tu nawet jest konkretna data podana, 6 września 1944 roku. Od tego dnia znów w mieście zabrzmiał słynny apel poległych, który nazywa się The Last Post, odgrywany tam dalej przy bramie Menin. Pokażemy Wam to później. I tutaj, jak widzicie, jest symbol 1. Dywizji Pancernej, która dzisiaj, współczesna 10. Dywizja Pancerna z Żagania, chlubi się tym, że dziedziczy tradycję 1. Dywizji generała Maczka i ma dokładnie taki sam emblemat. Cieszymy się, że Belgowie doceniają również wkład naszych ludzi. Co prawda 50 lat za późno, ale ważne, że w ogóle.
A teraz jeszcze przejdziemy tutaj, bo jest jedno fajne miejsce. A nazywa się ono In Flanders Fields Museum. In Flanders Fields to jest najsłynniejszy wiersz wojenny, właściwie antywojenny, napisany przez kanadyjskiego lekarza wojskowego Johna McCrae, który walczył tutaj, właściwie ratował ludzi przez kilka lat i o ironio umarł na zapalenie płuc w roku 1918 i on napisał taki słynny wiersz In Flanders Fields the poppies grow, czyli na polach Flandrii kwitną maki. I dlatego też symbolem wszystkich ofiar I wojny światowej jest czerwony kwiat maku, podobnie jak u nas Monte Cassino. I teraz pokażę Wam najważniejszą rzecz. Oto właśnie ten kwiat maku. A tutaj widzicie oryginalny fragment muru z XIV wieku. Jeden z nielicznych, który ostał się ostrzałowi naszych wspomnianych zachodnich partnerów. Jak widzicie, dowód tego, że jest to pierwotny, oryginalny mur jest taki, że tutaj na rynku wybuchały niemieckie pociski artyleryjskie, szrapnele i to jest ślad po odłamkach. Gdyby ten mur był rekonstrukcją, byłby gładki, tak samo jak widzicie jaśniejszy tutaj ten gzyms. A to jest oryginalny mur mający 700-800 lat. Z pozostałymi już na zawsze śladami wybuchów pocisków artyleryjskich. Dodatkowo powiem, że Ypres charakteryzuje się znakomitą kuchnią i o tym też zrobimy materiał, żebyście mieli coś i dla ducha, i dla ciała. I na koniec powiem jeszcze, że są tutaj bardzo, bardzo gościnni ludzie, bardzo otwarci dla takich podróżników i filmowców jak my. Do zobaczenia za chwilę. Kolejnym obok sukiennic z symbolem miasta Ypres jest stojąca za mną przepotężna, ogromna katedra świętego Marcina, zbudowana w latach 1230-1370 na miejscu starego romańskiego kościółka z wieku X. Budowa trwała, jak przed chwilą powiedziałem, 140 lat. Jest to kolejny niezwykle wysoki kościół w Belgii, jeden z najwyższych katolickich kościołów na świecie, bo ma aż 102 metry. Przypomnę, katedra w Antwerpii ma 123 metry. Jak zrobimy ujęcie w górę, zobaczycie, jak potężna jest to wieża. Mam nadzieję, że teraz widzicie, jak wielka jest wieża za mną. Ale 100 lat temu, jakbyśmy się cofnęli do roku 1923, nie było tu nic. Była tutaj kupa gruzów. Kamienie leżące jedne na drugich w nieustalonym porządku. Dlatego, że nasi zachodni partnerzy ostrzeliwali miasto przez kilka lat. I pociski artyleryjskie mają to do siebie, że po zderzeniu z kamieniem wybuchają i budynki zawalają się jak domki z kart. I za chwilę pokażę Wam fragmenty tych oryginalnych, zniszczonych fragmentów kościoła, ponieważ władze Ypres postanowiły dla uczczenia, dla przywrócenia pamięci o niemieckich zbrodniach zostawić pewne fragmenty nietknięte. Kościół odbudowano z oryginalnych materiałów na podstawie oryginalnych planów, więc wygląda dokładnie tak samo jak na początku XX wieku. Niemniej jednak pewne fragmenty zostały pozostawione tak jak były i za chwilę je pokażemy. Więc tutaj po mojej lewej stronie znajdują się pozostawione przez budowniczych fragmenty oryginalnego kościoła, których nie dało się z różnych przyczyn technicznych wpasować do odbudowanej świątyni. One mają po 800 lat i tutaj leżą tutaj jako niemi świadkowie niemieckich zbrodni. A tu są pozostałości po jednej z kaplic, które były dobudowane tutaj, jak widzicie, do transeptu. No i tyle zostało po niemieckim ostrzale, po prostu 1,5 metra muru i to wszystko. To jest oczywiście zabezpieczone, ale widzicie, jaki był stan kościoła po wojnie, a jaki jest dzisiaj. Ile trudu
jakiej tytanicznej pracy wymagało to, żeby Kościół wrócił do swojej dawnej świetności. Aż się chce przypomnieć nasz Zamek Królewski w Warszawie. Bardzo podobna sytuacja. No, z jakich przyczyn nieznanych mi jest tak, że nasi zachodni partnerzy, gdy odwiedzają jakieś miasto, to zawsze zostawiają za sobą ocean ruin i zgliszczy. Nie, może coś mają w genach takiego. Nie rozumiem. A to, że za chwilę będzie matura, świadczą te kwitnące tutaj kasztany. Bo jest dzisiaj dzień 1 maja. Więc to jest nasz pochód. Niestety nie będzie z nami pana Czarzastego. Chciałbym być dobrze zrozumianym, żebyście zrozumieli, z czym się tutaj mierzymy w ogóle. Na powierzchni kilkunastu kilometrów kwadratowych od roku 1914 do 1918 odbyło się 5 straszliwych bitew w rejonie zwanym Ypres Salient, czyli taki cypel Iper. Brytyjczycy nie umiawszy wymówić słowa Iper, czy też po francusku Ypres, nazwali to miejsce Wiper. Taka gra słów od słowa wipe, czyli zmiatać coś, usuwać. Bo tutaj całe dywizje były usuwane z powierzchni ziemi przez naszych zachodnich partnerów. W ciągu całej wojny na tym wąskim terenie, na tym malutkim skrawku ziemi, poniosło śmierć 1 400 000 żołnierzy. A właściwie tyle było ofiar, zabitych, rannych, ciężko i zaginionych. Dlatego z całego świata zmierzają tutaj pielgrzymki przez cały rok, codziennie, żeby oddać hołd swoim przodkom, zidentyfikowanym i tym, których nigdy nie odnaleziono, a których nazwiska widnieją tutaj, na tej bramie, czyli słynnej Menin Gate, oraz kolejnym 30, bo tutaj jest 54 tysiące nazwisk. Nie starczyło tej bramy, żeby wszystkie nazwiska brytyjskich żołnierzy zaginionych tu umieścić, więc pozostałe 35 tysięcy umieszczono na specjalnym obelisku na cmentarzu Tynecott, który też wam pokazujemy. Tutaj codziennie odbywa się uroczystość, która nazywa się The Last Post, specjalne stowarzyszenie. Odgrywa tutaj apel pamięci, a różnego rodzaju wycieczki i delegacje z Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii, z USA, z Australii, a nawet z południowej Afryki składają tutaj kwiaty i te słynne wieńce utworzone z maków. Jako że tradycyjnie mamy pecha, trafiliśmy na początek remontu Menin Gate, który, jak nam powiedział nasz gospodarz, będzie trwał równe 5 lat, aż do momentu, gdy nastąpi setna rocznica jej zbudowania. Ponieważ ten obelisk, nie obelisk, ta brama, bo to jest dosłownie brama wjazdowa do miasta, ona jest czynna cały czas. Tutaj jednokierunkowy ruch się odbywa, z wyjątkiem właśnie tej uroczystości, kiedy na pół godziny jest zamykana przez policję. O czym tu ja mówiłem? Przebrama jest przejezdna i jest wejściem do miasta. A, już wiem. Tą bramę zaczęto budować w 1927 i ukończono w 1928 roku. I na jej szczycie widnieje napis w hołdzie armiom brytyjskiego imperium, które
walczyły tutaj od 1914 do 18 roku oraz ku czci tych, którzy oddali życie i nie mają własnego grobu. Czyli tak jak mówiłem, dla żołnierzy zaginionych, których ciał nigdy nie odnaleziono. Może uda nam się troszeczkę bliżej podejść i chociaż rzucić okiem na te nazwiska, może na nas nie spadnie to rusztowanie, które właśnie jest montowane. Może uda nam się chociaż na sekundę rzucić okiem na te nazwiska. O tutaj. Ja wezmę. Zobaczcie. 85 tysięcy nazwisk brytyjskich żołnierzy. 85 tysięcy ułożonych krajami, pododdziałami i w kolejności alfabetycznej. 85 tysięcy. I nie starczyło, by ich wszystkich tutaj pomieścić. A to tylko sami zaginieni. Mam nadzieję, że nie słychać wśród huku młotków i wiertarek oraz wkrętarek. No ale musimy wam to powiedzieć. Tutaj przed 1928 rokiem oraz w ogóle przed I wojną światową nie było tej bramy, bo ona powstała, jak już mówiłem, jako upamiętnienie walk. Tu były tylko te, oni to się nazywa ramparts, czyli te szańce. Szańce. Szańce i całe miasto średniowieczne, piękne, jest otoczone fosą. Stały tutaj tylko te dwa lwy. One zostały bardzo ciężko uszkodzone przez niemiecki ostrzał. I wdzięczni Belgowie oddali te oryginalne lwy, które tutaj stały, Australii. W podziękowaniu za to, że dziesiątki tysięcy australijskich żołnierzy oddało tu życie. I te oryginalne dwa lwy stoją teraz na specjalnym postumencie w Canberrze, w stolicy. Natomiast wykonano w proporcjach 1:1 z tego samego materiału kopie tych lwów i one wyglądają właśnie tak. A teraz zobaczmy z drugiej strony, bo tu mamy fajne zdjęcia. Jak widzicie, kiedyś nie było bramy w ogóle, tylko stały sobie przy ulicy dwa lwy, tu i tu. A teraz za nimi jest ogromna brama. I dlatego tutaj ustawiono tę bramę, bo tędy wszystkie pododdziały szły na front, bo to jest brama skierowana na wschód od Iper, czyli w stronę niemieckich okopów. Tak jak mówiłem wam przed chwilą, codziennie od 1928 roku z małą przerwą na niemiecką okupację hitlerowską, ale już w dniu 6 września, o ile pamiętam, 1944 roku, kiedy pierwsza dywizja generała Maczka oswobodziła miasto, na drugim końcu miasta trwały jeszcze walki z hitlerowcami, a tutaj już z powrotem przywrócono tę uroczystość. Codziennie, dokładnie codziennie. I tak jak na przykład wczoraj, o godzinie 20 odbywał się tutaj ten apel, czyli The Last Post, delegacje z Wielkiej Brytanii składały tutaj wieńce. Wieńce złożone z tych słynnych maków. Historię, dlaczego to są maki, opowiadałem wam już, że to na cześć wiersza Johna McCrae pod tytułem Na polach Flandrii kwitną maki. I na przykład tu jest jedna karteczka z dedykacją. Od ludzi z BBC 2023. Nigdy nie zapomnimy. Tutaj są kwiaty z południowej Anglii. Już nie będziemy wszystkich czytać, ale tak jak już kiedyś wam mówiłem, dla Wielkiej Brytanii to miejsce to jest Katyń i Powstanie Warszawskie razem wzięte, jeśli chodzi o hekatombę ofiar i cierpienia. Co ciekawe, ostatnią ofiarą I wojny światowej był niejaki szeregowy George Price, który poszedł na ostatni patrol tej wojny, kiedy zawieszenie broni miało nastąpić 11 listopada o godzinie 11:00. Jakiś
idiota wysłał swoich żołnierzy na ostatni patrol, troszeczkę dalej na wschód stąd. I kanadyjski żołnierz George Price został trafiony przez niemieckiego snajpera dokładnie o godzinie 10:58. Pytanie, czy Niemiec musiał akurat do niego strzelać w tym czasie, czy to by coś zmieniło? No w każdym razie wtedy strzał był legalny, ale po 11 byłby już mordercą sądzonym przez sąd. To tyle.